Pani marszałek, Wysoka Izbo, podstawowa wątpliwość w tej ustawie to oczywiście czas, w którym można zgłaszać roszczenia do przedsiębiorcy. Zacytuję tutaj opinię Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W wyniku przyjęcia proponowanych w projekcie zmian przedsiębiorca będzie po pierwsze ponosił odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia, a po drugie wynikające z tego roszczenie konsumenta będzie podlegało przedawnieniu na zasadach ogólnych, a zatem w terminie 6 lat. Powyższe oznacza, że w niektórych przypadkach przedsiębiorca będzie musiał ustosunkować się do roszczenia dotyczącego towaru dostarczonego prawie 8 lat przed zgłoszeniem roszczenia, co może wiązać się z istotnymi trudnościami po stronie przedsiębiorcy, m.in. w zakresie weryfikacji twierdzeń nabywcy oraz w zakresie naprawy bądź wymiany towaru. Oczywiście prawo powinno chronić konsumentów przed nieuczciwymi przedsiębiorcami, ale to musi być ujęte, Szanowni Państwo, no w jakiś zdrowy rozsądek, w ramach zdrowego rozsądku, ponieważ po 8 latach to już sporej części firm może nie być, albo mogą się zajmować zupełnie czym innym, jeśli zgłaszane jest roszczenie. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Przy tej ustawie i przy ochronie konsumentów w Polsce, pojawił się ten wątek już w wystąpieniu posła z klubu Lewicy, no nie można nie wspomnieć o ochronie konsumentów, którzy są bezradni na polskim rynku, zwłaszcza usług cyfrowych, w starciu z globalnymi gigantami, z globalnymi korporacjami, które od lat prowadzą systemową, ideologiczno-polityczną cenzurę. Z globalnymi cenzorami, takimi jak Facebook, jak Google, z YouTube'em, którzy dowolnie manipulują przestrzenią publiczną i wobec których państwo polskie niestety wykazuje się całkowitą bezsilnością. To są już miliony tak naprawdę użytkowników w Polsce, którzy tylko w ostatnich latach stracili możliwość subskrybowania swoich ulubionych kanałów wideo, stracili możliwość popierania czy dostarczania informacji przez osoby publiczne, w tym polityków, w tym urzędujących posłów na Sejm RP, których chcieliby obserwować, od których chcieliby pozyskiwać informacje. Mamy do czynienia, Szanowni Państwo, z nowym totalizmem. W XXI wieku nic tak nie zagraża wolności ludzi i narodów, jak dyktat globalnych korporacji, które niestety w polskiej przestrzeni publicznej robią co chcą i dyktują zupełnie wbrew konstytucji, zupełnie wbrew wszelkim zasadom wolnej, swobodnej debaty demokratycznej, jak ma wyglądać przestrzeń medialna, przestrzeń debaty społecznej. I tutaj państwo PiS jest totalnie bezradne. Jest silne wobec słabych i niestety słabe wobec silnych. Dziękuję bardzo.